Hej, siemaneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo gorąco. Z tej strony oczywiście Patryk Taxizertel Malinowski. Witam was serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. A dzisiaj specjalnie dla was mam, kochani, 49 dzień od zera do Challengera. Zmieniło się kilka rzeczy, które chciałbym wam pokazać, słuchajcie, i opisać, co robimy z deckiem i tak dalej, i tak dalej. Zostawcie łapeczkę w górę, zapraszam oczywiście na G2A z kodzikiem ZRT, mordeczki. No i cóż, do zobaczyska za chwilę. Intro proszę, bang! Ej, chcesz być na bieżąco? To uderz w dzwona! Dobra, pierwsza rzecz, która się zmieniła ogólnie na kanale, to fakt, że mamy nową kamerę. Dzięki serdecznie, słuchajcie, uzbieraliśmy na to na streamie, ostatnim, przedłużonym streamie. Bardzo wam dziękuję, mordeczki, za wsparcie. Inwestycja w kanał jest dobrą inwestycją. Słuchajcie, mamy teraz Logitech Brio, które kosztowało mnie 800 zł. Bardzo wam serdecznie dziękuję za wsparcie. No i kochani, przechodzimy do materiału. Słuchajcie, dzisiaj pokażę wam deck, którym gram. To jest mój aktualny deck, gram tym i powiem wam szczerze, chcę wrzucić na drugi level Sparkiego oraz Royal Ghosta. Są to dwie legendy, których po prostu potrzebujesz wrzucić na drugi level, żeby ten deck troszeczkę jeszcze się rozpędził. I myślę, słuchajcie, że po wbiciu mogę spokojnie wbijać Challengera. Jesteśmy już naprawdę bardzo blisko, słuchajcie, troszeczkę ostatnio nie pogrywałem. No ale trudno. W ogóle wbiłem 10 poziom, także to się udało ogarnąć. YouTuber Challenge niestety, słuchajcie, 11 winów, przykro. Nie udało się tej legendy zgarnąć. No ale może coś jeszcze dzisiaj pogram. Zobaczymy. Dobra, kochani, generalnie tutaj już nie ma na razie nic. Pokażę wam może, jak ten deck zachowuje się, jak nim gram i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze lekka pobita musi być. W ogóle super jest ta nowa kamerka, widzicie tą płynność? Uwielbiam, uwielbiam, słuchajcie, tą płynność, po prostu coś pięknego. No dobrze, lecimy. Spróbujmy Ice Wizarda zacząć tutaj na prawą stronę. Szkoda, że nie mam rakiety, bo już bym sobie skasował tego kumpla tam. Dobra. Problem jest, wiecie, wtedy, gdy przeciwnik ma rakietkę, bo troszeczkę mi to wtedy przeszkadza. No ale nic. Generalnie jest to też droższy deck, więc ja zazwyczaj zwracam uwagę po prostu na to, jak zagrywam i no przynosi to rezultaty, tak? Dobra, strzel. Je, budu. Dobra, 3 zgasiliśmy. Okej. No i czy to poleci na wieżyczkę? Niestety nie ma wieżyczki. No ale dobra, mogę sobie rzucić Royal Ghosta jeszcze tutaj przed niego. W ogóle bardzo często, słuchajcie, ludzie są naprawdę zaskoczeni, że no tyle legend w deku i tak dalej, że to działa. No ale naprawdę, słuchajcie, iskierka to jest iskierka, nie? Wiecie, o co chodzi? Iskierka, jak się rozpędzi, to no nie ma zmiłuj, słuchajcie. To po prostu jest kastracja i tyle. No i zobaczcie, no kolega się poddał, no ale nie dziwię mu się. Nie dziwię się, słuchajcie, jak iskierka w deku, iskierka dobrze zagrana, to jest koniec, to jedziesz tylko raz i do końca. Dobra, pierwsza walka wygrana za 3. W ogóle podzieliliśmy się na dwa klany, na perełki ZRT i oczywiście rodzinka ZRT. Perełki są akademią, ale nie wiemy, czy będziemy wracać do tej, słuchajcie, no jakby zmęczenia tego klanu, ponieważ powiem wam szczerze, aktywność i klanczest, słuchajcie, zazwyczaj wbijaliśmy w rodzince ZRT, w klanczesta, no żeby wam nie skłamać, 8 godzin, teraz potrwało to już, słuchajcie, ponad dzień, tak, ponad 24 godziny, dlatego no ja leciutko byłem zaskoczony i dlatego nie wiem, czy nie wrócić z powrotem do naszego dawnego składu, no ale nic. Po tym jeszcze porozmawiamy na live'ie, w ogóle w poniedziałek są czystki, jakby ktoś chciał się dostać, to zapraszam gorąco. I w niedzielę będzie live'ik, to też wam od razu mówię. Dobra. No i kochani, co tutaj kolega zrobi? On coś rzuci chyba latającego. A może nie, a może nie. No ale trzeba skasować. Trzeba to oczywiście skasować. Nie strzelił, nie strzelił. Oj, 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 oj. Oj, masakra, masakra. Niestety, słuchajcie, Sparki, znaczy, czyli nasza iskierka czasami jest troszeczkę upośledzona, tak jak w tym przypadku. W ogóle bardzo dziwne było to, że nie strzelił. No ale nic, trudno. Okej. Znowu tutaj kolega gra Knightem. No i to jest dobry wybór. W ogóle ja też mógłbym za Royal Ghosta wrzucić Knighta, tylko że musiałbym go po prostu mieć na troszeczkę wyższym poziomie. No, sprawdź to, ziomie. Dobra, czy coś się zmieni? Czy coś zagra inaczej?
Dobra. No kurczę, myślałem, że zdąży. No nic, moja wina. Jeszcze raz. Hop. Dobra, i tutaj polecą te. O! Nie poleciało to, co myślałem, że poleci. Dlatego szanuję. To co, jeszcze raz sparki z tyłu. Dobra, koleś mnie troszeczkę zaskoczył. Dwa razy koleś mnie zaskoczył. Dlatego no muszę się chyba bardziej postarać, słuchajcie, żeby go pokarać, no można by to tak powiedzieć. Okej. Tutaj no już jest ciężej. Spróbuję szybko. Dobra, doszło. I strzelę, no Sparkis, dałeś dupy. Dałeś dupy, Sparkis, dałeś teraz dupelkę. Oj, Sparkis, chyba się pogniewamy. No nic, to zagranie miało wyglądać ciutkę inaczej. Oj, obawiam się o tą swoją wieżę teraz. No kolega w ogóle fajnie mi ją kontruje. Dobra, puśćmy rakietkę. I teraz wykorzystamy. O właśnie, wiedziałem, że kolega tego może się nie spodziewać. Dlatego też, słuchajcie, spróbujmy zrobić jeszcze tak. No i kolega ma mecz przegrany. Ale mogę się założyć, że tego akurat się nie spodziewał, że tak zagram. No dobra, no to kończymy go, słuchajcie, kończymy go. Rakietka na poziomie 7 już tutaj wykończy robotę. Dlaczego w ogóle rakieta jest w tym deku? Żeby wiadomo, kontrować spamerów, tak? Nienawidzę spamerów, słuchajcie, dlatego jak zawsze jak niszczę spamera, zawsze się śmieję. No nie trawię takich ludzi po prostu. No ale wiadomo, dek jak dek, grać może każdy. Dobra, druga wygrana, kochani. Lecimy oczywiście po trzecią dzisiaj. No i zobaczcie, już 3800 pucharków. Mówię wam, Challenger to byłaby tutaj tylko kwestia tak. Ja mógłbym to zrobić dzisiaj. Ja już mógłbym to mieć dzisiaj. Przynajmniej tak mi się wydaje. No dobrze, Sparki. Najgorzej jak ktoś ma jeszcze rakietę w deku i kasuje mi Sparkiego z rakietą. Ale no nie jest to jakby zbyt często spotykane, nie? Dlatego się cieszę. No i zobaczmy. Dobra, było do przewidzenia, że mi to rzuci w ten sposób. Oj, nie zdążę ze strzałeczkami. Kurde. Dobra, okej, kolega mi tutaj płacze, tak? No dobrze. Kto płacze, ten zazwyczaj płacze ostatni. Żartowałem. Dobra. Kurwa. Okej, spokojnie. Tylko jak to będzie Lavaloon, to mamy przesrane, ale to tylko w momencie, gdy to będzie Lavaloon. Dobra, oby nie miał zapa. Dobra, nie ma zapa. Przynajmniej nie teraz. A ja nie mam strzałek. Dobra, już mam. Oj, Petunia to też jest ciężka sprawa. Oj, Petunio. No kurde, sekundy i już bym... No nic, trudno. Chyba nie wyprowadzę już takiego mocniejszego ataku na tego kolesia. On będzie mi próbował zniszczyć... lewą stronę, albo poleci za 3. Dobra, spróbujmy jeszcze raz coś zrobić. Dobra, z mojej strony rakietka. Kurde.
Dobra, dawaj jeszcze raz. A nie, tam rakietka nie wyjaśni. Dobra, ale teraz już powinna wyjaśnić. 413, czy to tyle zabierze? Uwaga, chwila prawdy. Tak. Dobra, jest 14. Dobra. Druga strona. Okej, okay, on będzie mi atakował chyba. Jak ta pekka już mi się dobierze do wieży, to będzie koniec. Patrzcie, 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 patrzcie na to. Kto się śmieje, zawsze śmieje się ostatni. Nie masz szacunku do przeciwnika, to jesteś pizdą i przegrywasz. Taka jest zasada, kochani, taka jest zasada. Bierzcie to, bo pamiętajcie, Pope zawsze uczył, od początku, gdy oglądałem Popexa. Szacunek do przeciwnika nigdy nie znika, synu. I miejmy to na uwadze. No dobrze, ja jeszcze w ogóle muszę coś tutaj zrobić, ale to za chwilę. Dobra, kolejna walka, słuchajcie. Spróbujmy zagrać jeszcze jedną walkę. No, jak mam być szczery, to też nie wiem, jak zachowywać się w takich sytuacjach. Dobra, on go zniszczy i zniknie i sobie pójdzie do wieży, dobra. Dwa razy powinien zaatakować z tą ilością HP. W ogóle jakbym go wrzucił na drugi poziom, to no byłoby większe karanie po prostu. Dobra, Icy Zardzik startuje już tutaj. Nie. Polećmy ze Sparkinsonem. Dobra, oj. O nie, przysunąłem go tylko do wieży. Debil ze mnie, no. Kurde, wieżyczka przecież go zaatakuje. Patrzcie, nie do... Bomber nie dziabnął wieżyczki? W ogóle koleś, co? 13 level komona, kolesiu, masz? Co ty? Słuchajcie, ja mam ledwo 10 level, ja na głównym koncie nie mam... No czasami, słuchajcie, nie dowierzam. Naprawdę, nie dowierzam, co ludzie mają na tych kontach i jakie pieniądze wydają na tą grę. Nie dowierzam czasami, no bo słuchajcie, mieć 13 level komona na... No... Nie wiem, co powiedzieć. Dobra, jest rakieta. No kurde. No, ja go nawet nie mam na strzała z strzałkami. No to kolego, o czym my mówimy? Nie no, czasami naprawdę ten pay to win jest tutaj mocno, słuchajcie, dostrzegany przeze mnie. Przynajmniej ja to bardzo często dostrzegam, że tutaj ludzie sobie naprawdę ostro pogrywają. No i co ja, słuchajcie, co mi da rzucenie strzałek w tym momencie? Co mi da? Nic mi nie da. Na takich, słuchajcie, meczykach najlepiej grać po prostu na remis i tyle. Chyba, że mogę jeszcze spróbować zrobić tak. Nie wiem, co on, według mnie to było dziwne zagranie. No ale dobrze. Dobra, dawaj. No zaatakuj kilka razy, raz. Dobra, on mnie dojedzie samymi tymi, jeżeli tak dalej pójdzie. No, on mnie dojedzie, kochani, on mnie dojedzie. Chyba, że ja dojadę go pierwszy.
Szybko, szybko, szybko. Dobra. Komu pierwszemu załaduje się rakieta? Niestety, niestety, kochani, on był pierwszy, on był pierwszy. No dobrze, kochani, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. W następny dzień, słuchajcie, jak już będę nagrywał, wbijamy Challengera. Myślę, że nie będzie z tym problemu. Także mordeczki, trzymajcie się, do zobaczyska. Widzimy się na kolejnym materiale. Mordeczki, łapeczki, siema, yo.